Czekaj, chodź do światła jakiegoś, pójdziemy, coś opowiem. Dzisiaj robimy realizację na cztery kamery na green screenie, jak widać. Nie mogę wam za dużo powiedzieć o tym projekcie, bo to, co się będzie działo, to jest klauzulami poufności obarczone. Dzień dobry moi drodzy, Jakub Klawikowski z tej strony, a to jest kanał, na którym dowiadujecie się, jak lepiej filmować. Możecie też podejrzeć plany zdjęciowe, dzielimy się naszymi doświadczeniami, tym co robimy, pokazujemy jak działa nasz filmowy biznes. A dzisiaj zabieram was do Centrum Technologii Audiowizualnych, do jednego ze studiów, które się tam znajduje, a właściwie tutaj, bo mamy też biuro tutaj w tym budynku. I zobaczycie, jak działaliśmy z wielkim green screenem, przygotowywaliśmy materiały do streamingu, jak to wyglądało, na jakiej zasadzie to wszystko było połączone. Zaraz wam o tym opowiem. Tak się jakoś śmiesznie wydarzyło, że założyliśmy wszyscy kraciaste koszule. Może tak chcieliśmy jakoś, żeby było trochę bardziej uroczyście. Wszystko zaczęło się od tego, że dostaliśmy taką propozycję, aby przygotować materiały do transmisji na żywo. Te materiały miały właśnie powstać na green screenie po to, aby można było je włożyć w takie już wcześniej przygotowane wirtualne studio. Ale zanim weszliśmy do studia, trzeba było najpierw to wszystko poustalać, uzgodnić, wykonać parę telefonów, potwierdzić światło, potwierdzić dźwięk, potwierdzić naszego specjalistę od streamingu. Musieliśmy zdecydować, ile kamer i w jakich miejscach rozstawimy, tak aby wpasować się w te wizualizacje, w te kąty, które zostały wygenerowane w tym wirtualnym studiu. Mieliśmy jedną kamerę od dołu, jedną kamerę taką od góry, jedną na środku i czwartą kamerę do zbliżeń. Mogliśmy sobie podejrzeć w każdej z tych kamer, czy ten kąt się zgadza z naszą wirtualną przestrzenią. Praca z green screenem wymaga zachowania kilku podstawowych zasad, które pozwolą nam się ustrzec takich błędów, które potem będą wywoływać ból głowy na montażu. Na przykład równe wyświecenie tego green screena, ustawienie zarówno światła kontrowego, jak i światła rysującego, wypełniającego, tak aby to wszystko dobrze ze sobą współgrało. Do dwóch z tych kamer również wysyłaliśmy sygnał dźwiękowy, ten styczki oraz z mikroportu, tak aby być również na froncie audio zabezpieczonym na kilka sposobów. Mamy, po raz pierwszy pracujemy z FX6. Co do tej kamery Sony FX6, uprzedzam pytania, to nie jest nasza kamera, to nie jest nasz egzemplarz, ale poważnie się zastanawiamy nad taką inwestycją, ponieważ rzeczywiście jest to już zauważalny przeskok w jakości w stosunku do tych kamer z poprzednich generacji i chyba warto iść w tę stronę. Ciekaw jestem, co wy myślicie o Sony FX6. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli się zastanawiacie nad praktycznym zastosowaniem tego nowego modelu w pracy. Jest nasz szanowny influencer. Byliśmy my, ja jako taki dyrektor fotografii, była Dorota, kierownik produkcji, był Olek, nasz asystent produkcyjny, byli operatorzy, czyli Piotrek, Jewgień, który również potem pomagał mi w montażu i zrobił bardzo, bardzo dobrą robotę pracując z kluczowaniem tych materiałów. Mieliśmy oczywiście ze sobą Roberta, który był naszym specjalistą od streamingu i łączenia i kluczowania tych kamer na miejscu, na bieżąco. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o Waldku, który przyjechał ze światłem i pozwolił nam we właściwy sposób oświetlić postać, która występowała na green screenie, bo bardzo ważne jest, aby światło dopasować do tego, co ta postać będzie włożona. Stąd też decyzja o zastosowaniu dosyć mocnych jednostek, ponieważ całe to studio było takie metaliczno-białe, wyświecone, jasne, jeżeli chodzi o ten wirtualny render. Bardzo mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zrobić podobny projekt i wtedy będziemy mogli pokazać wam, jak wyglądają efekty takich działań, bo jest to naprawdę, naprawdę ciekawa zabawa. No i to chyba wszystko, moi drodzy. Mam wielką nadzieję, szczerze mówiąc, mówię to sam do siebie, że zacznie się pojawiać tutaj w końcu więcej materiałów nie tylko webinarowych, ale po prostu takich vlogowych, pokazujących te nasze kulisy pracy.
Powiem wam, że po skończeniu sztuki montażu miałem taki moment, że musiałem sobie odpocząć, miałem taki lekki przesyt, ale czuję, że pora do tego wrócić, bo jest dużo historii, które chcę wam opowiedzieć. Dzieją się rzeczy różne dookoła, warto się tym dzielić, a więc jeśli chcecie, żeby tak było, to zostawiajcie łapkę w górę, subskrypcje, dzwonki i te wszystkie rzeczy, wiecie, Instagramy też. Okej, widzimy się niedługo, następnym razem, do zobaczenia.